A i to, tego nie będziemy oglądać. Tylko się chciałem zapytać, czemu to w 2 tygodnie ma 10 milionów wyświetleń prawie. To jest kabaret. Czemu? Czemu? 10 milionów boomerów. 10 milionów boomerów w Polsce. Tylko tyle? Monika Kociołek została mamą. O kurde, co? To jest ta komarzyca? Kupiła sobie psa na 100%? Strzelam, że tak. Chyba, że serio to jest jednodniowy challenge i wziął jakieś dziecko pod opiekę na jeden dzień, ale to jest bez sensu. Już wolę, żeby sobie pieska kupiła, chociaż czy ona się jej będzie zajmować? Miejmy nadzieję. Dobra, oglądamy to najpierw. Co ty mu pokazujesz? Trzeba kupić zabawki Wojtkowi. Dziecko zgubiłaś. Gdzie dziecko nie. masz? Pamiętaj, że to jest test. No nie, dobra. Czy co chce? Nie pasuje się Jednak takie nie jest dziecko. w ciąży. Ach, tu śmierdzi! Chciałam powiedzieć dobry pies. No już, bo zjesz. Czekaj, co jest? To dziecko ma pampę? W sensie ona zmienia. W sensie. Co? Przewija takie dziecko? Czy to dziecko udaje, że musi nosić pampersa, żeby Monika Kociołek. Dobra. Czuję się takie dziecko. O, jak tu śmierdzi! Chciałam powiedzieć dobry pies. No już, bo zjesz mu całe. Witam was, kochani, w dzisiejszym filmie na tym kanale. Nagrywam dzisiaj filmik z Wojtusiem. Jestem mój siostrzeniec. I od dzisiaj na Wojtuś. 24 godziny będę twoją matką! Będę twoją matką! Będziemy na pewno robić dużo fajnych rzeczy, tak? Pójdziemy sobie na go... O! Krucia chyba też chce z nami, co? Chcesz iść na trampolinę? Poskakać? Tylko się przebiorę, dobra? Idziesz mi wybrać ubranie? Co mam przybrać? Jakie spodnie? Jakie koszulkę? To fajne? Tak? Ubrać? Czyli teraz ma dobra, dwa ubieram. psy. Co ty Proszę piszesz? Tak się jeść, ciotki. Ciotka na goło jest? Nie, na goło w majtkach jestem. Golas? O, zaraz będzie golas znowu. Co ty mu pokazujesz? Czemu tak zrobiłeś? No bo się rozbieram, no! A weź tak zrób jeszcze raz. Nie! Siad. Niezłe dymy. Pokaż, jakie masz buty. Wow. O kurde, jakie fajne. Ale Wojtuś jest mądry, bo udaje głupiego specjalnie. Nice, to mi się podoba. Od małego już jest mądry. Butki. O nie, to będzie cięższe niż myślałam. O, jest. Ta, on udaje głupiego, żeby wiecie. I jeszcze ostatni. O, ciotka się przybiera. Ha, nie wiem, o co chodzi. Telefonikiem do kolegów od razu na Messengerze. Siema, znacie Monikę Kociołek? Kupisz mi skrzynkę Fortnite, szmaciarzu, to może ci wyślę zdjęcie. Pójdziemy na nią. Biegamy! Biegamy! No. Niezły zadymiasz ten Wojtuś. Uważaj, pomału, pomału, czekaj na ciocię. Na mamę. Dobrze! O, brawo! Nie zabijaj mróweczki. Ona sobie pójdzie tam dalej, wiesz? No papa jest. Ty, w jakim dziecku... Wojtek, żebym ci pokazał. Znaczy się dziecku, w jakim wieku dziecko umie mówić? Bo ile on ma lat? No chyba ze parę lat ma, nie? Bo umie chodzić. Ty, ja serio nie ogarnę giga tego tematu, ale no chyba nie powinien już umieć mówić? Jak umie chodzić? W wieku 30... Jak w wieku 30 lat? Jakieś triki na trampolinie? Chodź tu, Wojtek. Ciebie, ale uważaj teraz. Córka Tigera Bonzo ma 5 lat i nie umie. Czemu Amelka ma 5 lat i nadal nie umie mówić? Czemu Amelka na foteliku ma folię spożywczą? Czemu Amelka ma telewizor tyłem odwrócony w pokoiku? Tu mi pokażę. What? What? Rodziców na 24 godziny. Musisz się odbijać, skakać. Dobra, idziemy. O Boże. Ale my mamy chillery, Wojtek. Dzięki za trójkę tego typu. Teraz idziemy na jakieś zakupki, bo trzeba kupić zabawki Wojtkowi. Panie Żydku, czy dziś czas poświęcony na ekskluzywie, na ekskluzyw content IT będzie wystarczający, przeliczony, aby skończyć. Nie wiem, czy skończymy pan szklaba. Ja myślałem, że on będzie na dużo więcej, ale jeżeli się uda, no to git. Wojtuś, chcesz nowe zabawki? No jak nie, to jutro. Fajny pomysł. Zróbmy teraz to, że kupujemy wszystko, co Wojtek dotknie. Trzy rzeczy, które dotknie pierwsza. Dobra.
I on się dalej tam spał! Ale przynajmniej nie wyskoczył sam, mądry chłopak. Pozdrawiam cię, Deep Johnny, siema. A kuku! Kto tu jest? Punch Club się będzie, tak, tak. Hardcore. Wczoraj był początek gry, to dzisiaj dalej. Smyk, ale wielki smyk! Że pierwsze trzy rzeczy, ale co zabawki, jest? Bo tutaj też są ciuchy, więc pierwsze trzy zabawki, które dotknie, kupujcie, której Punch Club, nie wiem, może za godzinę. Pierwsze trzy, które dotknie, dostaje. A nie dotknął chyba. O, dotknął, dobra, bierzemy ci dinozaura, chodź. Jaki to dinozaur? Chyba sraki, to w ogóle jest jakiś coś. O, dotknął, dobra, bierzemy ci dinozaura, chodź. Chodź, idziemy dalej, zobaczycie Alba. Taki być. Nie, nie, to nie jest tak. Dobra, musimy wziąć, bo dotknął już druga rzecz. No co, on nie wie, że ma dotykać najdroższych rzeczy? Co on pieprza? Tak, nie byś chciał. Dobrze, dobrze, ile to? Stówę za takie coś, co to jest? Trzecia rzecz, którą dotknął, moi drodzy, mamy już trzy rzeczy. A już to wszystko dotyka, ale miało być pierwsze trzy rzeczy, także takie coś. Siak, Jerczak. I dinozaur. Wojtuś! Naru Kimas, dzięki. Za dwa miesiące. Syf dotknął. Ty, poczekaj. Dziecko zgubiłaś, kochanie. O nie! Idziemy do kasy kupić te rzeczy, a później kupimy jakieś ciuszki Wojtusiowi. Chcesz jakieś ciuszki? Bum, bum, on wozi. Idziemy teraz. A wiecie, że ten film powstał po to, ja już opowiem. Siostra wcisnęła Wojtusia. Nie, 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 inaczej. Co ja pieprzę? Jeszcze inaczej. To Monika Kociołek ukradła siostrze Wojtusia, żeby na filmiku kupić zabawki, żeby wrzucić w koszta firmy i żeby mniej zapłacić podatku. Bo ona jest jednak mądra. Ty myślisz, że ona nadal nie wie, co to 2 metry. Nie, ona wie, jak kombinować. Ciuszki, ale ty będziesz rozpieszczony przez ciotkę, przez matkę. Gdzie dziecko masz? Nie, nie. Jak tu, tak samo lata? Jakie zadowolone widzisz. Kochanie, pamiętaj, że to jest test. No co to, oczek, to jest hampi jeprzony, nie gadajmy o nim. No, mam nadzieję. Zobacz, jakie zadowolone dziecko. Złą nazwę firmy poda przy fakturze. A no ta, bo ona ma jakieś tam literówkę chyba. Ale to chyba nie jest dla Wojtka. To jest super komplet moim zdaniem. Reszt do kompletu. Wojtuś! Się zmęczył! Ten komplet jest kozacki. Siła, Wiesiek. Ile takie lumpy kosztują? Ile takie łachy chodzą? Wojtek, witam, Dawidek, siema. Siema, Lucek. No to uniesie. Pokażemy Wojtkowi matkę na kosmetykach, bo jesteśmy akurat w rozpanie. Pamiętajcie, że mamy swoje kosmetyki, jakbyście nie wiedzieli. Co? Zobacz, to ja. To ja. Co jest w dupa? Jestem w sklepie na kosmetykach. Tam, no, jestem ja, matka twoja, ciotka. Zobacz, kto to jest. To ja. Jeszcze wody? Co jest w dupa? Jakiś pragniony. Ja mam się napić? Co to jest za sklep? Ej, nie wolno, bo mama okrzyczy. A to już nie byli w tym sklepie? Jestem w galerii i tutaj jest pokój dla matek z dzieckiem. I patrzcie, tu fotel. Macie tutaj mikrofale. A, to wiem. Ej, kiedyś też byłem w tym pokoju z kolegami. Już się źle zaczyna ta historia, ale byłem kiedyś w tym pokoju. Bo kupiliśmy w Auchan mrożone pizze i chcieliśmy w tej mikrofali odgrzać, a się okazało, że ochronę trzeba wezwać, bo oni włączają tą mikrofalę dopiero. I lipa była. Sadgę. Jakieś zabawki. Ja jestem tutaj, jestem w galerii, a mogę sobie dosłownie usiąść. Czy coś nagrywaliśmy? O co ci chodzi? Dzięki, Buźku. Dzięki bardzo. Tam się dziecko wkłada? Co, 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 co? No chodź. No chodź, co ty robisz?
Cyca chce. O, cyca chcesz? Coś ty... Nie, o! Co się odpieprza? Trochę zgłodnieliśmy po zakupach, prawda? I idziemy na frytki z maka. I weźmiemy też zabawkę, weźmiemy Happy Meala, tak? Tego? Tak? Dobra. Co w Happy Mealu teraz jest? A. Dziecko jest takie, że one w sumie nie potrafią siedzieć długo, nie? Więc to jest akurat takie dosyć uciążliwe z takich moich obserwacji w dzisiejszym dniu. Ale on jest naprawdę bardzo grzecznym dzieckiem, szczerze wam powiem. I myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że będzie, nie wiem, płakał, darł się. A trochę się drze, ale to nie jest jeszcze takie, wiecie, do przeżycia. Cały czas lata gdzieś. Jak z chrupką trochę. Tylko chrupkę, jak mówisz, chodź, to ona przyjdzie. A on nie przychodzi. Zobacz, co masz, chodź, zrobimy opening. W jakim mieście oni są w ogóle, ktoś wie? Ja zabieram ci sta, ale zobacz, jakie masz frity. Ta galeria to wygląda jak w każdym mieście, ale... Uważaj, bo gorące. Chodzi. W Kijowie? Gorące. Zobacz, jaki masz minionek. O Jezu, trzeba złożyć. Co za gówno bije przody? Ty jest kartonowy ludzi. Tupe, co jest? Co to za zabawki są teraz w Happy Mealu? Co tu się odpieprza? Oszukali dzieci w dupę na zabawki. Miam. Co jest? Co to ma być? Co ekologiczne? Tak? Ludzie tak tęskniło, moje biedactwo. Pasuje jej takie dziecko, czy nie? On wyciągał te zabawki i robił tak. Wow, wow. Koparkę masz? Uj, jaki dinozaur. To jest spinozaur. To jednak jest jakiś dinozaur. A gdzie autko? Zobacz, patrz. 3, 2, 1. Wow. Nie taki zaur. A to gdzie było? Tam. Adamczyk. Teraz przebierzemy Wojtusia. Na razie te, co sam przygotowałem, bo nie obejrzymy nic. Czemu to ma 40k? No dobra, 36k dislajków tak w ogóle. Co ona temu dziecku na końcu zrobi? No, część taka bardziej niehigieniczna, że tak powiem ładnie. Ale też trzeba zrobić, wiadomo, jeżeli się opiekujemy dzieckiem. Chrupcia, zostaw, nie błąd. Ty, za co jest tyle? Dobra, zaraz przeczytamy komentarze. To jest taka wielka, że jak ona stoi, to jest większa od Wojtka i go tak trafia pod zórkami. O ja, jaki ciężki chłop. Chyca podłogę. O, tu pies. O mój Boże, co tu się odpieprza, czek. Tu nic nie ma? Nie, dobra, przewinę ten kawałek. Albo dobra, na sucho oglądajcie. Najpierw robimy tu pampery, zobacz. A to jest taki pamper, go się tak ściąga, o! O! Ja o! Ile sisiów! Ble, ble, ble. Nie. Niebie, bo dobra, ja... skip. Brudne, fuu, buzi... No bo są... Dalej jeszcze ubić, to też go to boli. O, on się zaczepnie. Kurde, ile ty tym dzieckiem się bawisz, dobra. Wygodnie ci? Też już bum bum. No to idź, bum. Dobrze, kochani, my się widzimy jutro. Dzisiaj był dosyć wyczerpujący dzień, ale było bardzo fajnie, naprawdę, bo tu jest bardzo grzeczny. A jutro czeka nas kolejny fajny dzień, bo idziemy sobie, a nie zdradzę wam, w różne ciekawe miejsca, także zostańcie do końca tego filmu. Na kebaba pierwszego dla Wojtusia? Słuchajcie, dzień drugi, wstaliśmy... A, nie Wojtuś rzeczy. Jakby mega rolo jest w wysokości Wojtusia, nie? Ciekawe, czy by opieprzył. Nie chcesz parować? Robić Wojtuś versus Mega Rolo. Ale content. Zarąbiste to by było. Idziemy po łyżeczkę dla niego i zje sobie ser. Ile mam gotowości w parówek? Wszystkie. To też jeszcze. Ona ukradła jakąś dziecko spod sklepu. No, a. Ja też jestem twoim dziusiem. To ugotuję dla moich dziusi wszystkich. Teraz robimy parówki, jajecznicę, ale on się uparł na ten jogurt, więc trzeba mu dać jakąś łyżeczkę. A u nas tradycyjnie nie ma łyżeczek. A tego u mnie też nigdy nie ma. Jakie zjesz? Tak, na pewno. Proszę siadać i tu proszę jeść. Dobrze, to daj. Chcesz samo białe? Pomieszane. Chodź Wojtek. Po co mieszać? Tego się nie miesza. Dobre, dobra? Dobre fe. Co mu jesz? Dawaj. Duże monte, większe są. Są takie pół kilo. Nie, pół kilo? Czy 300 gram? Takie wiadereczka, jedliście kiedyś? Zobaczcie, śniadanko gotowe. Chcesz spróbować jajeczniczkę? No dobra. To tu cię nakarmię. No chyba takie pół kilo są. Duże monte. Zaraz pokażę wam. Ty, ja zaraz wyskoczyło. A, 400 gram. 400.
Takie, o, zobacz. Fajne. To najlepsze Monte i to kosztuje 5,50, a tamte kupisz, wiesz, 20 zł masz za 4 paczki malutkie. Gówno. To lepiej to. O, dobry chłop. Ja już mówię jak do psa, dobry pies. Pół kilo Monte. To mój stary w kiblu zostawia, ale to z 40 minut musi posiedzieć. Co ty pieprzysz? Niedobry? Nie smakuje? No dobra. Ty to nieźle zryty łapek. Kiedy pan szklał, jakoś za godzinkę. Na lody. Wrzucy! Jadłeś to 9 miam, lat temu? Nie, 12. Ale nie idziemy tam tylko na prawo, na gofra i na loda. To wiesz? Jest do kupienia w sklepie normalnie. Ja wolę tu. Gdzieś loda. Ale droższe pewnie niż 5,50, bo wszystko podrożało. Polizać trochę. Czemu dziecku zjada? A za to ty slajd. Zjesz mu całe. Nie, proszę Wojtuś. Masz do rączki i co? Pyszne? A jak oceniasz Wojtek dzisiejszy? A czemu dla Wojtusia tak loda wylizała? Normalne pytanie jak coś. Czemu? Jeśli pójść, to pójdziemy z nim. Wojtuś też na takie autka? Panujcie się w dupę. Wrzuć. Uwaga. Dla mnie nigdy nie było siana na takie rzeczy. Stary musiał trząść zabawką, aż nas ochrona nie wygoni. No jest złotówka, piechotą nie chodzi, tak? No jak tu nie masz? Przecież bez paliwa nie pojedziemy. On chyba nie chce z tobą jechać. Wojtuś śpiewa ze mną piosenkę. Ulala. Wojtuś. Ja pierdzielę. No dlatego dislike, jak Wojtuś zna Josefa. Wojty, czy tam Alberto, kto to robił? Typowy fan Alberto to jest? Dobra, Wojtuś, to już koniec. Oddaję cię twojej matce prawdziwej. Ale fajnie mi się z tobą spędzało czas. A ty ze mną też? Te. To dobrze. Proszę, oddaję cię w ręce twojej mamy. Ale będzie mi brakowało przez 24 godziny, bo mam mat. Proszę bardzo. Zrób papa. Dziękujemy za udostępnienie syna. Polecam się na wszystko. Ile ma siostra lat na oko? 20 czy 40? Nie, no żartuję przecież. Normalnie teraz zadałem pytanie, ile ma lat, tak szczerze. 33, tyle co ty, 50. 50? Bez przesady. Polecam się na wszystko. O, dziękuję. Ile lat ma ten Wojtuś mówił? A nie, właśnie, nie wiem ile. Fajny film. Czemu dislajki? A, usunęła komentarze chyba. Bo nie ma nic negatywnego. Ale Monika, byłabyś zaje fajną mamą. Jesteś super ciocią. Widać, że Wojtuś cię bardzo lubi i super się nim zajmujesz. Usunęła te. Po miniaturce i story na Instagramie myślałem, że naprawdę będziesz małą. Jednak nie była to zła wiadomość. Nie mogę się doczekać następnych filmów. A za clickbait chyba są minusy. Bo zobaczcie, jaka jest miniatura. Witam. Patrzcie. Widzicie? Chyba za to są minusy. Tak wygląda. Blank Beats Production. Kurzeria! Mamy znowu szansę.